Cześć, dzień dobry, witajcie w nowym vlogu. Dziś jest ten dzień, a dokładnie przygotowania do wyjazdu do Włoch. Tak sobie pomyślałam, że w sumie to mogę Wam pokazać, jak to wszystko wygląda od mojej strony. Wyjeżdżamy jutro. O 3:30 mamy taksówkę, o 4:00 musimy być na lotnisku, o 6:00 wylot do Rzymu. W Rzymie bierzemy samochód i jedziemy do Neapolu. Więc czeka nas trochę organizacyjnych takich, wiecie, spraw. Ale dzisiaj mam taki dzień, że muszę za chwilę zrobić włosy. Czyli będę się zabierała za farbowanie moich odrostów i moich siwych włosów. A później muszę zrobić paznokcie. Muszę dzisiaj spakować walizki. Więc pokażę Wam tak naprawdę wszystko, jak to wygląda organizacyjnie. W drugiej części dnia zawieźć kota do rodziców, ogarnąć w mieszkaniu, zrobić ostatnie poprawki, przejrzeć wszystko, podrukować dokumenty, vouchery do wynajęcia samochodu, no po prostu cała masa rzeczy do zrobienia. Także lecimy i zaczynamy od farbowania moich włosów. No dobra, farba nałożona, to teraz trochę czekam, ale przy okazji pokażę Wam, to jest farba, którą ja stosuję, bo zawsze o to pytacie. Marion Natura Styl 623 czekoladowy brąz. Proszę bardzo, ja tutaj sobie robię włosy, a tu jest pan, który prasuje, gada przez telefon z kolegami. No tak można żyć, proszę bardzo. Wiemy, że ma telefon. Tak jest. No i słuchajcie, włosy zrobione, nie ma to jak świeże włosy, bez siwych, bez odrostów. Zrobiłam sobie jeszcze przy okazji brwi, henne, oczywiście całą pielęgnację i dzisiaj się nie maluję. Dzisiaj mam dzień bez makijażu, tylko pielęgnacja, filtr na twarzy. Okej, to teraz lecimy z kolejnymi rzeczami, które muszę ogarnąć, a mianowicie sprawy firmowe, maile, dokumenty, faktury, żeby zamknąć wszystko przed wyjazdem. Wiecie co? Szczerze, to jest mi przykro, kiedy kot pakuje się do walizki, żeby go zabrać. Proszę, no taki słodziak. Piweta! No czysto. No zobaczcie na nią. A żal mi ją zostawiać. Chętnie bym ją zamknęła w tej walizce i z nią pojechała. I to jest właśnie ten moment, kiedy muszę się zabrać za pakowanie walizki. Lecimy z jednym dużym bagażem. Część moja, część Maxa. Zaraz będę tutaj wszystko organizować. Sprawdzałam pogodę, ma być podobna jak u Was. Także zabieramy się za pakowanie. Mniej więcej godzinę później wygląda walizka właśnie tak. Tutaj mam część Massimo, ale jak widzicie jest też moja torba. Co Bibeta? Ach, przyszła, sprawdza. Jeszcze muszę tutaj dołożyć kosmetyki i kilka rzeczy Massimo i będzie ta część gotowa. Natomiast tutaj widzicie moja część. Kosmetyki, buty, bielizna. Tutaj mam leki, koszulki. Lumispa dla Danieli. No i moje ciuchy. O, tak to wygląda. Więc można powiedzieć, że walizkę mamy gotową. Patrzcie na nią. Patrzcie na nią! Pina! Pina! Och, się obciera. Tak, o tak, to jest twoja walizka. Ja wiem, ale ty z nami nie jedziesz. Także mamy już praktycznie gotową walizkę. Czas ogarniać resztę. Wspomniałam Wam o tym dzisiaj, że czeka nas trochę inna podróż. Znając życie, będziecie dopytywać. Oczywiście, że lecimy na święta do Neapolu. Nie do Rzymu, tylko do Neapolu. No nie mogło być inaczej. Lecimy do naszej rodziny, do rodziny Massimo. Zostaniemy tam, no, przez mniej więcej 10 dni. Ale słuchajcie, tak się niestety złożyło, że nie lecimy bezpośrednio do Neapolu, tak jak zawsze. My najczęściej latamy Ryanairem. Niestety okazało się, że Ryanair loty do Neapolu tak jakby zablokował na okres zimowy i dopiero najbliższy lot jest w niedzielę wielkanocną.
Więc inna opcja, która nam się trafiła, no to oczywiście Wizz Air, bo Wizz Air też ma bezpośrednie loty do Neapolu. Ale słuchajcie, ja nie wiem, co się tam w tych liniach podziało, ale płacić Wizz Airem 1300, prawie 1400 zł od osoby, plus do tego prawie 300 zł za bagaż w jedną stronę oczywiście. To jest chyba trochę duże przegięcie, szczególnie, że te całe Airbusy wcale nie należą do najwygodniejszych i już nie mówię o tym, że na pokładzie nie ma żadnego jedzenia, znaczy w sensie trzeba sobie dokupić. To nie ten standard, który był kiedyś, jak latało się Alitalią, czy na przykład LOT-em, gdzie rzeczywiście te bilety kosztowały tam nawet około 2000 od osoby, ale płacenie 1300, no więcej nawet, za lot do Neapolu, to stwierdziliśmy, że to jest trochę przegięcie. Czekaliśmy, aż te bilety spadną, ale niestety okazało się, że cena za bilety nie spadała, więc zaczęliśmy szukać innego rozwiązania. No i okazało się, że tego samego dnia, bo mieliśmy lecieć w czwartek 28, jest inne połączenie, też Wizz Airem, nie bezpośrednio, ale tanio wynosił bilet tam około 600 zł od osoby. Musielibyśmy lecieć do Budapesztu i z Budapesztu mielibyśmy samolot do Neapolu. Ale co się okazało, ta przesiadka byłaby tak krótka, że nie zdążylibyśmy niestety odebrać naszego bagażu, tego bagażu 20 kilo rejestrowanego. Więc stwierdziliśmy, że no nie ma takiej opcji i musimy szukać dalej. No i ostatecznie zdecydowaliśmy, że polecimy przez Rzym dzień wcześniej, czyli właśnie jutro, przez Rzym, bo te bilety są najtańsze, bezpośrednie połączenie, też Wizz Airem, a jak już będziemy na miejscu, to weźmiemy sobie samochód i pojedziemy te 200 km do Neapolu samochodem. Wiecie, że autostrady we Włoszech są naprawdę super, jedzie się bardzo dobrze, my już to mamy obcykane, że tak powiem, sprawdzone, bo już nieraz tak podróżowaliśmy. No wiadomo, że to jest tak jakby troszkę większy stres, no bo lecąc bezpośrednio do Neapolu mamy 2 godziny 20 minut lotu, tu niestety mamy do Rzymu 2 godziny, no ale później trzeba jeszcze dojechać samochodem. Patrzyliśmy na połączenie autobusem, ale to są dodatkowe 3,5 godziny. Pociągiem też mniej więcej wychodzi 2,5 godziny, więc stwierdziliśmy, że najlepiej opłaca nam się wziąć samochód i tym samochodem po prostu do Neapolu pojechać. Po drodze pewnie zatrzymamy się na jakieś jedzonko, więc taki jest plan. I tak sobie pomyślałam, że po prostu wytłumaczę wam co i jak to wygląda przy okazji właśnie pakowania się na ten wyjazd. Co mi jeszcze zostało do zrobienia? Walizkę mamy praktycznie gotową. Spakowałam już większość rzeczy kota, bo tak jak wam mówiłam, w drugiej części dnia jadę z kotem do moich rodziców. Już wczoraj trochę zawiozłam rzeczy, więc została reszta, które po prostu muszę im tam dowieźć. No i oczywiście kot. Wszystkie takie kwestie typu bilety, check-in, faktury i tak dalej, telefony, które musiałam ogarnąć, tu do księgowej, tu jeszcze tam z polisą dodatkową, z ubezpieczeniem i tak dalej, wszystko już mam ogarnięte i zostało mi do zrobienia jeszcze paznokcie, muszę przygotować, jutro lecę bez makijażu, więc pochowałam już sobie też wszystkie rzeczy. Muszę jeszcze posprzątać w domu. Nie wiem, czy wy tak macie, ale ja zawsze przed wylotem sprzątam. Nie znoszę zostawiać brudnego mieszkania, brudnej podłogi, nie wiem, kurzy i tak dalej. Wiem, co sobie pomyślicie. No tak, ale przecież w tym czasie w domu nikt nie będzie mieszkał, owszem, ale ja po prostu nie znoszę brudu. Poza tym będzie też przychodzić moja mama, podlewać kwiaty. Ja czuję się lepiej, jak w domu jest posprzątane, jest ogarnięte, a po powrocie zmieniam sobie pościel, sprzątnę sobie kurze, przejadę odkurzaczem, więc to też jest dla mnie takie dodatkowe zajęcie, ale też komfort. Ja po prostu lubię, jak jest czysto. Dajcie znać koniecznie, czy wy też tak macie, że ogarniacie w domu przed wyjazdem, czy zostawiacie to po powrocie. Jesteście osobami, które wszystko chcą mieć zorganizowane, tak jak na przykład ja, czyli nie dość, że walizki, też czy mieszkanie i cała reszta przed wyjazdem, czy zostawiacie to na przykład na ostatni moment. Jestem bardzo ciekawa, czekam na wasze komentarze.
Teraz czas na spakowanie suplementów na wyjazd. Zawsze pakuję w takie pojemniczki, taki pojemniczek, ponieważ jest mi po prostu wygodniej. Nie wyobrażam sobie zabierać ze sobą do walizki dużych szklanych opakowań. Myślę, że wy też tak robicie i tutaj mam zapas, już część spakowaną. Oczywiście suplementy od marki Health Labs, które stosuję już od bardzo, bardzo dawna i uważam, że są genialne. Jest oczywiście omegami, codzienna dawka kwasów omega-3, nuklomi, jest tutaj też probiotyk, który codziennie przyjmuję i w zestaw witamin, kompleks witamin B. Także wszystko będę mieć tutaj zaraz pięknie spakowane. Dodatkowo zabieram ze sobą też w takich opakowaniach podróżnych kolagen drink na wieczór i hialuron drink na rano, na czczo. No, także pakujemy się dalej. No i zobaczcie, tak to wygląda. Drapak do rodziców. Tu jest pełna siata żarcia, miski, cała reszta. Transporter, kot już prawie gotowy. Tutaj nasze rzeczy na jutro. Pipeta! Jedziesz na wakacje? Pipeta! Pipeta! No, słyszycie ją? Proszę, jaki pyszny obiadek zrobił Max. Co to za makaron? Nowy makaron. No, jakiś nowy makaron? Międzypenny. Międzypenny. Z sosem pomidorowym. Smacznego? Smacznego. Jeszcze przed wyjazdem postanowiłam, że wyczyszczę swoją biżuterię, którą ze sobą zabieram. To, co tutaj widzicie. Może kiedyś zrobię dla Was taki film i pokażę Wam, jak ja czyszczę biżuterię, czego do tego używam, jak ją doczyścić, co i jak. Tu jest białe złoto, stal chirurgiczna. To są pierścionki, o które też kiedyś bardzo często mnie pytaliście z Bajdziubeka. Takie bagiety, jak to się mówi. No dobrze, to co? Trzeba jechać z kotem, zawieźć kota do rodziców. Moi drodzy, kot wywieziony. Walizka spakowana, rzeczy na wyjazd przygotowane. Ja już jestem gotowa. Ostatnie poprawki w domu, ogarnięcie jeszcze podłogi, zmycie i koniec. Także mogę się z Wami pożegnać. Wylot mamy o godzinie 6 rano, chyba Wam już to mówiłam, więc o 4 musimy być na lotnisku. Taksówka zarezerwowana na 3:30 nad ranem. Matko, nie znoszę takich podróży nocnych, no ale co zrobić, słuchajcie, jedyna opcja, jaka nas czeka. Także będą oczywiście vlogi z naszego wyjazdu do Włoch, już za chwilę. Będę wszystko dokumentować i nagrywać. Nie wiem, czy uda mi się to zrobić codziennie, no ale tak jak zawsze, słuchajcie, postaram się nagrywać. Mimo tego, że jedziemy trochę odpocząć, to tak czy siak kamera ze mną będzie. Także mam nadzieję, że miło spędziliście dzisiaj czas, oglądając te moje przygotowania, nasze przygotowania do wyjazdu. No i miło spędzicie czas oglądając vlogi z Włoch. Także ściskam Was mocno i do zobaczenia, buziaki. Pa! Massimo? Buziaki, pa!